Ale się fajnie poustawiali, ja cię nie mogę, zajebiście. W ogóle jakie oni fury mają, skąd wy macie na to pieniądze? Gracie w tą grę, czy co? Ale super. Zobaczcie, jakie fury. Tu można sobie jeszcze drona włączyć. Ale ja myślę, że najwyższy czas pojeździć jakimiś normalnymi samochodami. Dlatego wszyscy bierzemy albo Pila P50, albo Isetę. No ja myślę, że każdy ma te wspaniałe auta. O shit, Dawidar nie miał tego samochodu. Ale patrzcie, wszyscy zrobili... wszyscy mają taką samą klasę jak ja, czyli widocznie ktoś wzięli sobie mój samochód jakby. Albo mój tuning. He, będzie fajnie. Już nie mogę. Ale dwie osoby są z klasy D. Ej, what the fuck, co się dzieje? Co się dzieje? O, ktoś tam ruszył! O co chodzi? Rozumiem, czyli my musimy czekać, jak mamy klasę S1, to chyba musimy poczekać i wystartujemy jakby później, żeby wyrównać, tak? Klasa D pojechała, bo słabsze. Wyścig klasowy. No dobra, to jest akurat niezłe. Startujemy. Ale przenikamy przez siebie? Nie, chyba nie. O nie! Wszyscy w ścianę. Oh shit. Panda! Miłego jeżdżenia, chłopaki! Nie ma sprawy. Tak myślałem, że to pierwsza prosta, wszyscy, kurczę, gaz w podłogę, zakręt i wszyscy w ścianę. Oj, współczuję tym chłopakom. Po co oni wbijali do mnie na ten... na sesję? Mogli sobie normalnie grać. No tu jakiś reliant, nie? Ja pierdolę. Kurde, wyścigi najgorszymi autami. To jest to, na co wszyscy czekali chyba. A to był dobry pomysł, to wy mi tutaj podsumowaliście, żeby wziąć te auta i się pościgać z nimi. Ja pierdzielę. Ej, bo my dogonimy teraz tych z klasy D chyba. Wow! Ej, ci z klasy D autentycznie, oni mogą szybciej jechać nawet. Drzewo. Jaki złowieszczy śmiech. Ej, no tak. Ej, zobaczcie! Dojechali drugie i trzecie miejsce. Dobra, będzie grubo. O kurde. Odkąd zacząłem jeździć tym samochodem, marzyłem o tym, żeby się spotkać z wami w online i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. I teraz startujemy wszyscy razem. Niestety nie wszyscy mają wymaksowanego tego Pila, ale jak widzicie, większa część osób ma wymaksowanego, także... będzie grubo. O kurde. Uwaga. No tutaj już jest spokojniej. Wygląda to jak wyścig jakichś gokardów, prawda? O kurde. No i tutaj jest spokojnie, już nie ma takiego hardkoru jak z Reliantem, nie? Wow. Ale właśnie takimi samochodami powinno się ścigać w tej Fordzie. Te ulice są tak strasznie wąskie, a jak jeździmy sobie takimi małymi, to bez problemu możemy się wymijać. Ta mapa została źle wyskalowana co do możliwości tuningowych. Ale kurde, ładnie tam ktoś... Dawider ładnie ciśnie. Ha, z przodu. Kulturka. Aj, aj, aj.
Ja poczekam na resztę, chcę zobaczyć jak oni jadą. Miau. Driftem, proszę bardzo. Miau. Jadą następni, uwaga. Miau. Policyjny. Driftem. Miau. I w murek. Miau. Ktoś tu z nami jedzie w ogóle. Miau. Jedziemy. No także widzicie, tutaj pełna kulturka z tym pilem. Wy się tak z niego śmiejecie, ale zobaczcie jak fajnie wyglądają wyścigi. Nikt się nawet nie da rady zderzyć. Bo ciężko w siebie w ogóle trafić, nie? I to wcale nie jest jakieś tam głupie. Wcale nie są te wyścigi jakieś tam głupie, naprawdę jedzie się z kulturką. W porównaniu do tego Relianta przed chwilą. Więc wcale nie jest źle. Wow! Aj. Trochę żem przesadził z tą prędkością. No i pięknie. Uwaga. Dojadę czy nie? Chyba nie. Wow! Ale śmiesznie było chociaż. Czy opłaca się kupować Fordze Ultimate? No nie wiem, no. Nie lubię odpowiadać na takie pytania. Każdy z was sam powinien stwierdzić, co się mu opłaca, a co nie. O kurde, będzie hardcore, zobaczcie. Wszyscy klasa S2. Będzie grubo. Lambo jest dobre na zimę. No Ferrari, to zależy. Niektóre Ferrari mają napęd na 4 koła też. Dobra, ciśniemy. Wow, co to tu pojechało? What? Co to jest? Ja nie wiedziałem, że jest taki Morgan. Co to jest? Widzicie to? O, zajebisty. Ej, wszyscy się rozwalili, what? Jestem pierwszy? O, ja też się rozwaliłem. Oh shit, ale słabo. Grubo na cienkim cieście, mówicie? Dobra. Standardowo zobaczę, jak oni sobie radzą. Poszedł. Fajnie to wygląda. To wygląda, jakby był tylko przód samochodu, nie? Nie było tyłu. Jakby same przody samochodu jechały. Dobra, jadę. Śmiesznie to wygląda. No nie? Tak jakby tylko przody samochodu jechały, czy coś. Bardzo dziwnie. Ale mogłem się już zlitować i dać suchą nawierzchnię. To jest w ogóle jakiś bardzo długi wyścig. Wygląda jak jakiś, nie wiem, odkurzacz?
co wam to przypomina, jak z tyłu się patrzy na ten samochód. Ale fajny jest, mi się podoba, ja bym w takim rzeczywistości też pojeździł sobie. Tylko oczywiście on by tak szybko nie jeździł, nie? Bo tutaj to w grze możemy totalne abstrakcje sobie robić. A w rzeczywistości on taki szybki to nie jest. Da się z tym zrobić napęd na tył? Oczywiście, ten samochód w standardzie ma napęd na tył. Wszyscy w to samo miejsce uderzają. Tył motoru. Motor MZ na sterydach. MZ-ka. Jeżdżąca trumna, ty bez kitu, to jest jeżdżąca trumna. Ja nie mogę, żebyś wiedział. Też mi się to z czymś kojarzyło, ale jeżdżąca trumna najbardziej. Dobra, bo nie dojedziemy, trzeba cisnąć. Ja tutaj ludzków obserwuję, jak jadą. No to śmiesznie wygląda, nie? Ło! Nie dojadę. Gdyby się nie rozbił, to by może się udało. 5, 4, 3, 2, 1. Ach! Tak, blisko. To jest kajak. Albo kajak właśnie. To coś dla mnie może się przydać. Boże grzech, jaki ty jesteś dziwny. Grażyna, kto ukradł kajak? To jest odwrócona wanna. A no też, też może być. Odwrócona wanna, trumna, kajak.